Pamiętacie w podstawówce lub w liceum, gdy dostawaliśmy równanie x kwadrat równa się minus 1, to oczywiście wszyscy pisali x należy do zbioru pustego. Niemożliwe, żeby liczba rzeczywista podniesiona na kwadrat dała minus 1. Tak, to prawda, ale teraz o tym zapomnijcie, bo my jesteśmy teraz w liczbach zespolonych. A w liczbach zespolonych coś takiego może się zdarzyć. Czyli tutaj, jeżeli x było liczbą rzeczywistą, to ok. Ale teraz, jeżeli będziemy mieć liczbę zespoloną z, to przecież i do potęgi drugiej daje minus 1. Czyli jeżeli będziemy mieć równanie z kwadrat równa się minus 1, to już teraz rozwiązaniem nie będzie zbiór pusty. No, chcielibyśmy powiedzieć, w takim razie, skoro z kwadrat jest równe minus 1, to z to będzie pierwiastek z minus 1. I teraz wcześniej w liczbach rzeczywistych, jak mieliście na przykład pierwiastek z 4, to 2. Pierwiastek z 36, to 6. Jedna liczba. A tutaj niespodzianka. Pierwiastek z liczby zespolonej to nie jest jedna liczba, tylko to będzie zbiór. I teraz akurat dla minus 1 to my już wiemy, że i podniesione do kwadratu da minus 1 oraz minus i podniesione do kwadratu też da minus 1, więc widzicie, pierwiastek z minus 1 to jest zbiór, który składa się z i z minus i. Taka jest różnica między liczbami rzeczywistymi a zbiorem liczb zespolonych. No dobrze, to jeżeli był pierwiastek z minus 1, to w miarę szybko to byliśmy w stanie rozwiązać. Ale co jeśli będzie pierwiastek czwartego stopnia minus 8 plus 8 pierwiastków z 3i? Jak znaleźć liczbę, która podniesiona do potęgi czwartej da minus 8 plus 8 pierwiastków z 3i. W dodatku znaleźć wszystkie takie liczby, które podniesione do potęgi czwartej dadzą tyle. I tutaj nie będziemy tego zgadywać, tylko będziemy to liczyć ze wzoru. Zobaczcie, tutaj jest podany ten wzór i najpierw spróbujmy się zastanowić, o co w nim chodzi. Po pierwsze bierzemy liczbę zespoloną, z różna od zera. Ta liczba zespolona w postaci trygonometrycznej ma taką postać, czyli moduł z to jest moduł liczby zespolonej, fi to jest argument główny naszej liczby zespolonej. I teraz pierwiastek n-tego stopnia z z tej liczby zespolonej to jest zbiór takich liczb zespolonych od z0 do zn-1. I teraz te liczby wyznaczamy z takiego wzoru. Zk to jest pierwiastek n-tego stopnia z moduł z kosinus. Fi, to pamiętajcie, to jest argument główny naszej liczby zespolonej, plus 2k pi przez n plus i sinus fi plus 2k pi przez n. Wzór jest długi, trudny do zapamiętania, ale jeżeli macie kolokwium z liczb zespolonych albo egzamin, to niestety ten wzór trzeba nauczyć się na pamięć. I teraz zobaczcie, jak go zastosujemy. Jak macie policzyć pierwiastek czwartego stopnia z takiej liczby zespolonej? To oczywiście, to co jest tutaj w środku, to jest nasza liczba zespolona z. Po pierwsze, będziemy chcieli znaleźć argument główny i moduł tej liczby zespolonej. No to tak. Moduł z liczby zespolonej z to jest pierwiastek i teraz mamy minus 8 do kwadratu plus 8 pierwiastków z 3 i to do kwadratu. Równa się pierwiastek i tu będzie 4 razy 64. Pierwiastek z 64, 8 razy 2, 16. Czyli moduł z liczby zespolonej z, 16. Teraz kosinus fi. Kosinus fi to jest część rzeczywista, czyli minus 8 przez 16 minus 1 druga, a sinus fi to jest część urojona, czyli 8 pierwiastków z 3 przez 16, pierwiastek z 3 przez 2. Kąt podstawowy, czyli taki kąt, w którym sinus był równy pierwiastek z 3 przez 2, a kosinus 1 druga, to było 60 stopni, czyli kąt podstawowy to jest pi trzecich, ale my będziemy brali kąt w której ćwiartce? Kosinus ujemny, sinus dodatni, ćwiartka druga. Czyli nasz kąt fi, argument główny liczby zespolonej, to jest pi minus fi minus fi 0 to jest pi trzecich, czyli fi to będzie pi minus pi trzecich, bo jest ćwiartka druga, czyli 2 trzecie pi to jest argument główny zeta. I teraz tak, tutaj n to stopień pierwiastka, czyli 4. N jest 4, czyli zobaczcie, będziemy numerować nasze pierwiastki od z0 do z3, tak? Bo 4 minus 1 to 3. Policzmy z0, czyli ten pierwszy pierwiastek. z0, czyli za k wstawiam 0. N to była 4, czyli pierwiastek czwartego stopnia z moduł z, czyli z 16 razy kosinus fi to 2 trzecie pi, czyli 2 trzecie pi plus k
k to 0, czyli plus 0 pi, czyli na przykład plus 0, przez n, czyli przez 4. Plus i sinus fi to 2 trzecie pi plus 0 przez n, a n to 4. Ok. Pierwiastek czwartego stopnia z 16 to 2, czyli mamy 2 nawias. Tutaj nam się skróci dwójka z czwórką, czyli to będzie pi szóstych. Kosinus pi szóstych plus i sinus pi szóstych. To się równa. I teraz tak, kosinus 30 stopni to jest 1 druga, razy 2, no to 1, plus i, a pierwiastek z 3 przez 2 razy 2, pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 3 i. I to jest pierwszy pierwiastek. Idziemy dalej. Z0 policzone, to teraz Z1. Z1 równa się. Do naszego wzoru w miejsce K wstawiam 1, w miejsce N 4, czyli 4 pierwiastki z 16, nawias, kosinus, fi, czyli 2 trzecie pi, plus, za k1, czyli plus 2 pi, przez 2. Nie przez 2, tylko przez 4, bo n jest czwórką. Plus i sinus, 2 trzecie pi, plus 2 pi, przez 4. Ok, czyli tam mamy 2, nawias, kosinus z ilu? To teraz tak, sprowadzam do wspólnego mianownika. 2 razy 3 to 6 plus 2, 8 trzecich przez 4, czyli 2 trzecie pi. Czyli chcemy kosinus 2 trzecich pi plus i sinus 2 trzecich pi. Gdzieś na boku zastanówmy się, ile to jest kosinus 2 trzecich pi. To jest kosinus pi minus pi trzecich. Tam kosinus jest ujemny, bo to jest ćwiartka druga, czyli będzie minus kosinus pi trzecich. Kosinus 60 stopni to jest sinus 30, czyli 1 druga. A sinus 2 trzecich pi to będzie sinus pi minus pi trzecich. W ćwiartce drugiej sinus jest dodatni, czyli będzie sinus 60 stopni. Pierwiastek z 3 przez 2. I to będziemy mnożyć razy 2. 2 razy minus 1 druga to jest minus 1 plus 2 razy pierwiastek z 3 przez 2, czyli pierwiastek z 3 i. Mamy drugi pierwiastek. Teraz Z2. Przepisujemy to, co wcześniej, tylko uwaga, teraz w miejsce K będziemy wstawiać dwójkę. Czyli tu będzie plus 4 pi. I sinus 2 trzecie pi plus 4 pi. I to dzielimy przez 4. Ok? Czyli dwójka. Kosinus. Jaki tutaj będzie kąt? Gdybyśmy skrócili to przez 4, to tu będzie pi plus pi szósty, czyli 7 szóstych pi. I teraz chcemy policzyć, ile to jest kosinus 7 szóstych pi. Kosinus 7 szóstych pi to jest kosinus pi plus pi szóstych. Ćwiartka trzecia, kosinus jest ujemny, czyli to jest minus kosinus 30 stopni, czyli pierwiastek z 3 przez 2. I pomnożone przez 2, czyli będzie minus pierwiastek z 3. Teraz sinus 7 szóstych pi, no to będzie sinus pi plus pi szóstych. Znowu minus 1 druga, bo sinus jest ujemny w trzeciej ćwiartce i biorę sinusa pi szóstych na minusie, czyli minus 1 druga. I razy 2 to będzie minus i. Trzeci i ostatni pierwiastek, Z3, pierwiastek trzeciego, czwartego stopnia z 16, kosinus 2 trzecie pi plus 6 pi przez 4 plus i sinus 2 trzecie pi plus 6 pi przez 4. Równa się 2, nawias. Teraz ile to jest 2 trzecie pi plus 6 pi? A gdybym sprowadziła sobie do wspólnego mianownika, to by było 18 plus 2, 20 trzecich i podzielić przez 4, czyli 5 trzecich pi. Kosinus 5 trzecich pi plus i sinus 5 trzecich pi. Ile to jest kosinus 5 trzecich pi? To jest 2 pi minus pi trzecich, czyli czwarta ćwiartka, kosinus jest na plusie.
I kosinus 60 stopni to jest 1 druga, razy 2 to będzie 1. A sinus będzie ujemny, czyli będzie minus sinus 60 stopni pierwiastek z 3 przez 2, czyli pierwiastek z 3 i. I teraz uwaga, pierwiastek czwartego stopnia z liczby zespolonej minus 8 plus 8 pierwiastków z 3 i jest to zbiór składający się z 1 plus pierwiastek z 3 i, minus 1 plus pierwiastek z 3 i, minus pierwiastek z 3 minus i oraz 1 minus pierwiastek z 3 i. Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłam. No słuchajcie, tutaj jest dużo liczenia, ale jak nauczycie się wzoru, to już zadanie pójdzie. Czyli uczymy się wzoru, wiemy co wstawiamy za n, wiemy co wstawiamy za k. K pamiętajcie, że leci od 0 do n minus 1. Fi to jest argument główny liczby zespolonej, a resztę to już jest trygonometria, którą umiecie z liceum.